Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w RDR 2. Właśnie jadę do rezerwatu Indian Wapiti spotkać się tam z Charlesem i prawdopodobnie też z resztą rdzennych Amerykanów. Stąd w tej chwili oczywiście nie mogę wziąć broni, ale mam mausery, także no tutaj na pewno się nie przydadzą. Syn króla, zaczynamy. Thank you for coming. Of course. The chief, he's very. Maybe you could speak to him? Yes. Why can't? He's in his tent. Joe, I'll wait for you here. No właśnie. Trzeba pogadać z padającym deszczem. O jego synu. Bo został przecież schwytany. Został złapany przez Mr. Morgan. Przez ludzi Favosa. How are you? My son. My son is foolish, but he's still my son. I know your son. A little. He's very brave. Very angry. He's me. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. All my life I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for 100 years now, that's treason. What should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Fagan. No, not that any chance you had. Your friend, Mr. Vanderbilt, has ensured relations between us and the army are worse than any point in the last 5 years. I'm sure he means well. But matters are more complex than he understands. No, po tej zasadce to no nie ma gorszych. Praktycznie nie ma akurat. Nie będzie gorszych relacji chyba między gangiem Van der Linde i wojskowym. Okej. Oczywiście, jedziemy. Od razu jedziemy. So, I've been scouting the fort. The army are patrolling all the main roads and bridges in and out, but if we can get the horses across the river, I found a route that should get us in fairly close. If we wait until late enough, there's a place we should be able to sneak in around the back. Mhm. Okej, to wezmę do tej misji Lancastera i łuk. Okej. Whatever you think, I trust you. No guns, just knives and arrows. If we start making a lot of noise, okay, they'll be dead before we get close to them. Okay. I left two canoes downriver in case we need another way out of there. Okay, good. You know, this wouldn't have happened if it wasn't for Dutch. It ain't just on Dutch. We all went along with it. He saw eagle flies burn hot, and he fanned the flames.
He's not helping that tribe. He's helping himself. You see that? Or you wouldn't have gone to Rain's Fall behind his back. I guess I just keep thinking. There must be a way to save the situation. To pull Dutch out of the place he's in. Well, I like Rain's Fall. I don't know, Arthur. Rain's Fall is in a tough situation. And as for Dutch, I gotta try. I own that at least. You feel that? There's rain on the wind. I know. Listen, Charles. If it goes bad in there, you get yourself out. You got more to lose. No. Come on. Don't start talking like that. I didn't tell you before, but saw it, Doc. It's pretty bad. It's gonna get worse. Arthur. No właśnie. Na gruźlicę. Any day we can die. We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort. We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. In a way, you were lucky. Sure don't feel like that. You still have time to make amends. The others, Hosea, Lenny, Sean, all them, they didn't. And what about the Callender boys? Both killed trying to escape Blackwater? More vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Maybe. You're lucky. You got the chance to do something better. My guess is maybe that's why you're here now. Either way, just keep your head strong. We're close now. No, tak jak mówił Charles, zanosiło się na deszcz i zaczyna padać. W ogóle zobaczmy, gdzie jesteśmy. Tutaj. No bo most Bachus jest zniszczony, a tędy akurat no tak średnio by było się przeprawiać. Czyli widzicie, tędy też można. A ja o tej drodze zupełnie zapomniałem. Are you all right? I think so. That current's strong. Up here. No, bardzo silny prąd tam jest. You were right about the damn rain. Mm-hmm. Yeah. But might help us to sneak it in there. The Rainfall told me there was some retaliation after the meeting with Colonel Favors. Some women were taken. Elders beaten. Bastards. Yeah. This isn't gonna be nice. Zdecydowanie nie będzie miło. Przy okazji zatrute noże. Oj, przydałoby się więcej ich zrobić. O kurde, nie mam łuku. What the fuck? Ale się pomyliłem. Dobra, może poczeka na nas. A, nie możemy niestety craftować. Rdzennych Amerykanów, bo wiadomo, no, powinno się mówić rdzenni Amerykanie, tubelcze Amerykanie, Indianie to Indians, to są w Indiach. Ok, no to czekamy do zmroku. Just keep quiet. We try and find a way in. Main thing is that they don't hear us. You ready? Mm-hmm.
No chyba bardziej nie będę gotów. Jeszcze mam tomahawki. Starożytny tomahawk. Lepiej nie rzucać nim. Tutaj tylko dwie ulepszone strzały. Zatrute też dwie. Niestety nie przygotowałem się. No dobra, to lepiej ja za tu tą strzałę wezmę. Mało brakowało. Nie możemy zostać wykryci. Okej. Teraz szybko. Dobra. Zwykły repeater. O, mogę akurat go zlutować. Tego też. No, przy okazji tutaj się świeci, więc może można go zachować, ten kapelusz. Dobra. Co? Jest. Dobra, mocno zaczepiona. To jest typowo skradankowa misja. Szczerze, może niech lepiej on go załatwi, bo jeszcze ja sfejluję. Dwóch jest. Another two head. One each, same as before. All right, let's go.
Ładny headshot. Dobra, spokojnie, jak na wojnie. Złoty zegarek się zawsze przyda. Platynowa ciąża. Put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Start a fire. You should have a clear shot from the walkway up there. Fuck. Dobra. Hurry. Idź na kład. No dobra. Kurwa. Sfejlowałem. Trzeba go było zastrzelić. Okej, mamy dywersję. Dobra, teraz mamy iść do Charlesa. Okej. My father. He told you to come and kill guards? No, he didn't say that. Of course not. Okay. Sure. Enjoy being tortured. Clears the mind. If you say so. Whoa. I'm fine. No, to już.
takim razie... No to w takim razie po zaskoczeniu. Bazooka, jak się patrz. Na bliski dystans Mausery. Proszę, skrzynka z amunicją. Przyda się. Z tym, że niekoniecznie. Trzeba wysadzić. Moment. Działo jest? Kurde. Jak jest armata, to z armaty to rozwalimy. No słuchajcie. Uciekamy stąd. Dobra, teraz bardziej się przyda repeater. Okej, trzeba się zerwać teraz uścigowi. Bo oczywiście ruszyli za nim pościg. Okej, szybko. Dobra. Teraz trzeba do kanu. Dobra. Czyli musimy tym kanu wpłynąć. Well,
Okej, okay, czyli możemy teraz tylko i wyłącznie używać pistoletów. Albo rewolwerów. Dobrze, że Mausery wziąłem. Dobra, teraz się trzeba zerwać. Kolejni jadą. Ten właściwie biegł. Jak to dobrze, że jednak wziąłem Mausery, bo szybsze przeładowanie też jest. O, prąd jakby zelżał, ale... Dobra. Zgubiliśmy ten pościg, czy jeszcze? Tak. Heal fast. Colonel Favors won't be too happy with your rescue. I guess not. Yeah, there's gonna be a lot more trouble. My father. Even he may have to fight. You won't win. No big fight with them. Shouldn't y'all just run away? Where would we go? I don't know. In front of them. Let me take you back to your phone. Hmm? Thank you. No mention. Yeah. No właśnie. Choroba mu się daje we znaki. I to bardzo. Zresztą... Trzeba by się wybrać do lekarza. No i może nawet do tego w Saint-Denis. Sprawdzę, co powie na to. No harczy już. Bardzo ciężko mu się oddycha. To jest prawda, że Arthur umiera. Okej, okay, rozbijmy obóz i ruszajmy do Saint-Denis. Tak, właśnie tego teraz chcę, tego mi potrzeba, żeby pojechać do Saint-Denis. Do tamtego lekarza, tego samego, co ratował w piątym rozdziale. Artura. Mm.
Zobaczymy, co na to powie. I czy cokolwiek w ogóle powie ten lekarz? A myślę, że powie. Mamy też nowy wpis w dzienniku. Sprawdźmy. Okej, pojedźmy w takim razie czym prędzej do lekarza. Oczywiście tutaj muszę cały czas uważać na Pinkertonów. Nie poddam się, bo mam 600. Mam 600 dolarów. Tak, trochę nie poszło to po mojej myśli. Delikatnie mówiąc. Nie chcę sobie zwiększać oczywiście poziomu poszukiwania, a właściwie nagrody za głowę, dlatego się nie ostrzeliwuję z nimi. Mój błąd. Okej, trzeba teraz ich zgubić i wrócić do miasta. Oczywiście do końca rozdziału już będę tutaj poszukiwany żywy lub martwy. Bo wiecie, no przecież uwolniłem Johna z więzienia. Okej, już powoli. Zaraz ich zgubię. I mogę wracać. No. Na szczęście tylko 10 dolców za głowę. Nadal mam wysoki honor, ale już wcześniej mi trochę spadło. Okej. Pora w takim razie jechać do... Pora jechać do... Oczywiście do... lekarza, ale wcześniej...
Patrzcie na to. A nie, myślałem, że nadal tutaj wisi kolm. Odryską. Myślałem, że odryską ciągle tutaj dęda. Okej, no to już powolutku. O, 17 stopni. Wystarczy póki co. Wystarczą te ciuchy. Zobaczymy, co powie ten lekarz. O, już praktycznie tutaj jest. O kurde, cały czas tej gliny patrolują. Także muszę oczywiście uważać. Doktor Barnes. Nic konkretnego nie powiedział, ale możemy sobie dokupić u niego remedia. Przydadzą się. Okej, no to cóż, mordeczki. W kolejnym odcinku prawdopodobnie zrobię kolejną misję, bo jest tutaj już dla Dutcha. Więc to możliwe, że już będzie napad na ten pociąg. W takim razie trzymajcie się, wielkie pozdro, elo.